Cześć! Dzisiaj powiem wam parę słów o swoich dennicach. Tak akurat wyszło, że przy okazji wykańczania tych dennic na bieżące potrzeby zobaczycie, jak one wyglądają. Taką większą partię zacząłem robić zimą, ale oczywiście nie wyrobiłem się i tak sobie w trakcie sezonu cały czas wykańczam, dorabiam. Zimą udało mi się zrobić tylko podstawowy korpus, podstawowy szkielet, przód, dennicy, boczki z wyfrezowanym wcięciem, listwa tylna, jest wyfrezowane miejsce na wkładkę z PCW i teraz muszę sobie 5 sztuk dorobić z terminem na wczoraj. Nie ma tutaj lądowiska, no i nie ma reszty konstrukcji, nie ma siatki. To za chwilę wam pokażę. Zapraszam. Z tej przed chwilą uciętej deski będzie lądowisko. Ten bok jest pod delikatnym skosem, żeby lądowisko miało spadek, żeby woda spływała. Wszystkie drewniane elementy mam gotowe, prawie wszystkie, zapomniałem jeszcze o jednym, ale go dorobię, nie ma problemu. A teraz czas na składanie. Wyszło troszeczkę więcej niż na 5 dennic, ale nie szkodzi, przydadzą się do następnych.
tył dennicy, przód, dół dennicy, tak żeby wkładka opierała się na tym elemencie. A teraz przytwierdzę mocowanie do siatki. No i prawie gotowe. Teraz czas na lądowisko.